Pierwsze pieniądze było to jeszcze w szkole średniej z kolegą, który obecnie pracuje w naszej firmie. Robiliśmy do komputerów Atari sprzedawanych w Peweksie kartridże, które przyspieszały wgrywanie programów. Kartridże wtedy to była bardzo innowacyjna rzecz, więc nie mieliśmy żadnego problemu z ich sprzedażą. Sprzedawaliśmy tyle, że mieliśmy kilka pensji miesięcznych dziennie i mogliśmy się odżywiać w Peweksie dzięki temu. Solidność, punktualność, jakość. Trzy najważniejsze rzeczy, moim zdaniem. W tej chwili dla naszej firmy największym wyzwaniem jest przeniesienie się do dużej siedziby firmy pod Olsztynem, którą zaczynamy budować, oraz znacznie zwiększenie produkcji i obrotów firmy, ponieważ produkty mamy bardzo dobre i przy dobrym marketingu i sprzedaży jesteśmy w stanie sprzedawać setki procent więcej niż w tej chwili. Było to chyba przejście z takich mało technologicznych urządzeń, wykrywaczy dla rolnictwa, do urządzeń bardzo skomplikowanych jak ultrasonografy. Było to 20 lat temu. Zaryzykowaliśmy tu właśnie z kolegą konstruktorem, stworzyliśmy pierwszy taki ultrasonograf przenośny w Polsce. Pierwsze 10 zrobiliśmy do Korei, ale niestety wszystkie się zepsuły w transporcie, więc kontrahent nam je zwrócił, były połamane, ale się nie załamał, uwierzył w nas, poprawiliśmy, od tamtej pory był naszym najlepszym dystrybutorem. Do dzisiaj zresztą mamy rynek koreański bardzo mocno opanowany, nazwa Dramiński jest bardzo znana w Korei Południowej. Może nie są to porażki, bo ja z takiej porażki, takiej typowej upadku jakiegoś ogromnego nie pamiętam, natomiast w takiej firmie technologicznej jak nasza ciągle się trzeba zmagać z jakimiś problemami, a to z jakimś projekt się przedłuża, jakiś dostawca czasem potrafi nawalić, czasem projekt jest nietrafiony i wtedy pracujemy nad projektem rok, a on się okazuje, że trafia do szuflady, ale to są rzadkości. Raczej rozwiązujemy problemy na bieżąco i nawet takie porażki nas mobilizują do działania, do naprawiania i do rozwiązywania problemów i udaje się to. Przede wszystkim myślenia, pracowitości, punktualności to są dla mnie takie trzy ważne cechy. Kiedy człowiek nawet mniej umie, ale jest pracowity, potrafi się szybko nauczyć i wskakuje na odpowiedni tor. Od pracowników oczekuję dokładnie tego samego, czego oczekuję od siebie, czyli pracowitości, jakiegoś innowacyjnego myślenia, punktualności, dotrzymywania słowa, uczciwości. To jest dla nas najważniejsze, że jesteśmy znani z tego, że firma w terminie się wywiązuje z zamówień, w terminie płaci wszystkie faktury. Zresztą zawsze mam w głowie takie zdarzenie, kiedy parę dni przekroczyliśmy termin płatności faktury, bo gdzieś się zapodziała w kartonie, dzwonię i mówię, że dzisiaj będzie zapłacona, że 3 dni później, a pan z drugiej strony, kontrahent, mówi: proszę pana, w ogóle nie ma żadnego problemu. Jest pan pierwszą osobą, która dzwoni i mówi, że będzie 3 dni później faktura zapłacona. No jak wiadomo, bez pieniędzy nie da rady prowadzić biznesu, a nawet w takiej skali jak nasza, małej firmy, pieniądze są cały czas potrzebne. Mamy tu bardzo dobre doświadczenia z mBankiem. Zawsze mogliśmy liczyć na finansowanie, na kredyty, na jakąś pomoc w zakupach. Nawet był taki przypadek, że nasze urządzenie, prototyp taki bardzo inżynierski, bank kupił od nas i wyleasingował, płacił nam 1 000 000 zł, co się chyba nie zdarzyło tu w historii innych w ogóle banków. Już jesteśmy jedynym producentem małych, przenośnych ultrasonografów w Polsce, ale chcieliśmy być globalnym potentatem w technologii ultrasonografii przenośnej, także w technologii badania nowotworów piersi u kobiet z piękną siedzibą, którą już w tej chwili zaczynamy budować, ze znacznie większymi obrotami, ze świetnymi produktami. Jest takich kilka firm światowych, chcielibyśmy być koło nich.